Co to były za emocje? Co to były za macze? Za nami 17. kolejka, jeśli chodzi o serię A. Mamy tutaj po prostu wyniki tych spotkań. Dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie, ale same tylko takie wyniki. Nie będę robił jakiejś um, dogłębnej analizy o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, widzimy tutaj, jeśli chodzi o podsumowanie 17. kolejki, serie A. Benevento kontra Atala. Atalanta się jeśli chodzi o Atalantę, 4 do 1 Benevento, a więc drużyna Kamila Glika przegrywa. No ale tego można było się spodziewać, tak, no Benevento, praktycznie Beniaminik, jeśli chodzi o Serie A Atalanta, no dobrze e, tutaj po prostu tak spisująca się drużyna od dłuższego czasu, która dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów. Świetny gro, gol Ilicicza, naprawdę fajne spotkanie. Następnie mamy Genua kontra Bolonia. Tutaj pewne zwycięstwo Genui. 2 do 0, 2 do 0 pokonuje praktycznie Bolonię. Milan kontra Torino. Milan wygrywa 2 do 0, pokonuje Torino. Fatalny praktycznie tutaj błąd, jeśli chodzi o Torino, po którym padł karny. Tutaj możemy sobie zobaczyć, bo kto strzelił gola. Frank Kessi praktycznie zdobył tego gola w 36 minucie natomiast to było właśnie po, e, faktycznie po karnym ok wróćmy tutaj jeszcze do tych spotkań które miały miejsce Parma kontra Lazio pewne zwycięstwo Lazio 2 do 0 Udinese kontra Napoli Napoli wygrywa 2 do 1 chociaż mogło to Napoli wygrać nawet więcej 3 albo 4 do 1 słupki poprzeczki ratowały skórę tutaj Udinese Intermedium kontra Roma zaskakujące spotkanie remis 2 do 2 e, tak wyglądało faktycznie to spotkanie ten e, mecz Natomiast później mamy jeszcze tutaj, zobaczymy podsumowanie. Hela Verona kontra Krotone. Hela Verona pokonuje Krotone 2 do 1. I Fiorentina kontra Cagliari. Tutaj w zwycięstwo Fiorentiny 1 do 0. Jest małe tak naprawdę zaliczka bramkowa, ale mimo wszystko liczy się zwycięstwo. No i tu mamy Krotone. Występował Reca. Bardzo dobry występ. Recy, muszę powiedzieć, to kolejne dobre spotkanie, jeśli chodzi o Rece. Jeśli chodzi o Krotone, tutaj Golpa po tym, jak właśnie Raca wywalczył czy rozpoczął praktycznie akcję pod Bramkę, no prawie że dogrywa, do asystował przy tym golu, natomiast rzeczywiście od niego wszystko się zaczęło, praktycznie ta, ta akcja, po której padła Bramka. Także w dużym stopniu jest to bramka wypracowana przez Rece, tak, on nie tego gola, ale w dużym stopniu to jest wypracowane właśnie przez Rece. Zobaczmy sobie tu jeszcze Hela z Verona, właśnie to podsumowanie 2 do 1, to jest Kalinć, zdobył bramkę w 16 minucie, Di Marco w 25 minucie, Junior Mesias w 55 minucie. Ok, to wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się,